Przyszedł w końcu kolejny moment na ocenę rozszerzeń do Simsów. Tylko że tym razem będziemy oceniać pakiety akcesoriów. Tych też, tak jak pakietów rozgrywki w sumie, już jakiś czas temu nie było. Ostatnie to były kryształowe cudeńka, które miały swoją premierę chyba nawet w poprzednim roku. Nie, sorry. Kryształowe cudeńka miały premierę w tym roku, w lutym. Ale to i tak, to już pół roku bez pakietów akcesoriów. Zostajemy same kolekcje i same dodatki. Dlatego powspominajmy sobie stare, dobre czasy pakietów akcesoriów. Ocenimy je wszystkie i wybierzmy, które najlepiej kupić w 2024 roku. Oczywiście mamy naszą dobrą listę, czyli tier najlepszy, musisz to mieć. Tier trochę gorszy, dobre. Tier taki średni, ok, mech. I usuńcie to. No i zaczynamy. Zaczynamy od chronologicznie, standardowo, czyli zaczynamy teraz od wytwornego przyjęcia i powiem wam szczerze, nie obchodzi mnie to. Wytworne przyjęcie dla mnie w tym momencie mogłoby nie istnieć. Patrzę się na to przez pryzmat tego, że te bufety mamy w innych pakietach, fontannę z czekoladą i tam chyba napojami też mamy w innych pakietach, więc basically dużo jest niepotrzebne, a ubrań i mebli nie używam w ogóle. W ogóle. Więc dla mnie mogło to by nie istnieć. No ale też patrząc się na pryzmat samego dnia premiery, wtedy też dla mnie to mogłoby nie istnieć, naprawdę. Bo nie wprowadzało to nic takiego ciekawego, co wow, było takie wow, więc nie. Perfekcyjne patio. I tu perfekcyjne patio ocenia na mech, bo jeżeli chodzi o obiekty, nie korzystam z żadnych w sumie. Wiadomo, od czasu do czasu użyję jacuzzi, ale jacuzzi też dochodzą w innych pakietach. Jacuzzi jest już w grze podstawowej, więc nie jest to zupełnie nam już potrzebne. No, kasa też nie wprowadza jakiegoś wow, wręcz przeciwnie, wprowadza dość słabego kasa moim zdaniem, więc zostajemy na mech. Kuchnia na wypasie. Tak się zastanawiam nad tą kuchnią na wypasie. Dam ją chyba na ok, bo lubię kasa i w ogóle ona wprowadza znacznie więcej kasa niż perfekcyjne patio, nie? Słuchajcie, kuchnia na wypasie wprowadziła w kasie 29 obiektów, a perfekcyjne patio 22. Przepraszam, 12. 12. Mała różnica, no nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o kuchnię na wypasie, te obiekty w kasie są spoko. Tryb budowania, ta kuchnia kiedyś mi się podobała, not gonna lie, podobała mi się ta kuchnia wcześniej. Czy teraz bym jej użył? Tak średnio, ale na przykład lodówki, czy kuchenki, czy zlewu, czy dekoracji używam do dzisiaj, więc jak najbardziej na ok. Nie powiedziałbym, że to jest dobry pakiet, szczególnie patrząc na to, że mamy dwa pakiety skupiające się na kuchni i drugi to jest po prostu game changer. Upiorności, baj, usuńcie to. Ani razu nie użyłem tej możliwości do wycinania dyni. Chociaż nie, może kiedyś użyłem, ale widzicie, to nie jest nic tak spektakularnego, że nawet nie pamiętam, czy użyłem, czy nie. Więc nie, upiorności naprawdę to jest tragiczny pakiet. Tragiczny. Kino domowe. Kino domowe to jest pakiet, który mi się naprawdę podoba, ale nie wiem, czy jest na tyle dobry. Nie, jest. Według mnie naprawdę kino domowe zasługuje na stanowisko dobre. Ma bardzo takie cozy ubrania, jeżeli chodzi o kasa, a tryb budowania jest w stylu boho. Dla mnie to jest po prostu wygryw. Naprawdę, bardzo mi się podobają te rzeczy, które dodaje kino domowe. To jest super. Dodaje możliwość oglądania filmów w kinie. Znaczy, w domowym takim kinie. Słuchajcie, dalej mamy romantyczny ogród. I romantyczny ogród to jest taki bardzo ogrodowy pakiet, jak sama nazwa wskazuje zresztą. I ja bym to ocenił na ok. Kas, nie przepadam za kasem w tym pakiecie, to be honest. Tryb budowania jest spoko. Ma ładne roślinki i bardzo takie właśnie, wiecie, taki magical ogród i w ogóle taki, wiecie, kraina czarów, te sprawy. Ma zresztą tą studnię życzeń, więc to jest spoko. Ale kas trochę ciągnie w dół, bo w kasie doszło 19 rzeczy. Dalej mamy pokój dzieciaków i to jest dalej jeden z moich ulubionych akcesoriów, bo praktycznie cały czas korzystam z tego zestawu do pokoju dzieci, naprawdę. Jakby mimo, że mamy teraz naprawdę no, sporo takich zestawów do dziecięcych pokojów, to dalej to jest coś, z czego korzystam. To jest śmieszne, bo na przykład one mają te fajne rzeczy typu te Void Critters i jakiś taki teatrzyk lalkowy,
I wiecie, że chyba ani razu z tego nie skorzystałem. Naprawdę? Well. Ale przynajmniej mają bardzo dużo fajnych strojów dla małych dzieci. To zdecydowanie na plus. Dalej mamy zabawę na podwórku i zabawę na podwórku oceniam na ok. Dodaje spoko rzeczy w trybie budowania. Dodaje takie bardziej uniwersalne rzeczy, bym powiedział, bo na przykład perfekcyjne paty dodawały takie bardzo nowoczesne rzeczy. To daje takie zwyczajne rzeczy, które można postawić na patio. No i jeżeli chodzi o Stwórz Sima, są takie zwykłe te rzeczy, ale nie korzystam z nich jakoś bardzo często, ale zdarza mi się skorzystać z tych rzeczy w kasie, a z trybu budowania korzystam bardzo często. Szczególnie robiąc właśnie jakieś tam ogródki czy inne tego typu rzeczy. Okej, to jest sprawiedliwa ocena moim zdaniem. Moi drodzy, styl dawnych lat, jak ja byłem podjarany na ten pakiet, naprawdę, bo taki styl glamour i w ogóle to jest styl, na który ja się bardzo lubię patrzeć. Nie chciałbym mieć sam domu w takim stylu, ale bardzo się lubię patrzeć na takie domy. Ciężko mi powiedzieć, czy się zawiodłem, czy nie. Że tak powiem, przeszedłem obok tego chyba obojętnie. Jeżeli chodzi o kas, są piękne rzeczy. Te takie klasyczne stroje, fryzury. To jest cool, więc ocenię na okej, nie zasługuje, żeby być na mech. To na pewno nie, ale na pewno nie zasługuje na bycie w dobrym. Dalej, moi drodzy, mamy wieczór na kręgielni. To słuchajcie, to gdzie, jak myślicie, gdzie to dam? To dałbym tak pół na pół, pół w dobre, pół na okej, więc to dam na samym początku okej. Bo to jest spoko pakiet i można zbudować kręgielnię. A ja lubię chodzić na kręgle. Chociaż bardzo rzadko, raz na 2 lata, ale lubię. Jeżeli chodzi o kasa, bardzo taki, tak jak wyobrażacie sobie w Stanach kręgielnie i ludzi tam chodzących, tak to właśnie wygląda. Ale jeżeli chodzi o tryb budowania, bardziej mid-century modern, więc to jest spoko. To mi się podoba. Szczególnie, że ja lubię takie rzeczy, więc fitness, delete, bye. Nie, fitness, Jest kilka rzeczy, z których może raz na jakiś czas skorzystam, ale nie, to nie jest dobry pakiet i zdecydowanie przeżyłbym, gdyby ten pakiet do gry w ogóle nie powstał, naprawdę. Teraz ma trochę więcej sensu, bo jest ta ściana wspinaczkowa i mając śnieżną eskapadę możemy jakby tu się uczyć wspinaczki, ale no tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dalej, słuchajcie, mamy wielkie pranie i to będzie bardzo kontrowersyjne, ale według mnie to jest must have. Naprawdę. To zabrzmi troszeczkę głupio może, ale ja strasznie lubię dokładać simom roboty. Takie na przykład pranie. Takie na przykład sprzątanie kurzu. I tego typu rzeczy. Naprawdę ja to uwielbiam. Wielkie pranie dla mnie to jest ubóstwiam. Ubóstwiam, jak tylko się dowiedziałem, że można. Bo to był w ogóle pierwszy pakiet, na który my jako społeczność mogliśmy głosować, jak to ma wyglądać od samego początku. Nawet wybieraliśmy dane obiekty, jakie mają się w grze pojawić. Więc to było mega cool doświadczenie. No i sama tematyka. Perfekto. Perfekto. Dalej mamy, słuchajcie, małe dzieci. Akcesoria i to są, słuchajcie, tak bardzo kontrowersyjne akcesoria, że to jest, dobra, to nie są najbardziej kontrowersyjne akcesoria, ale są bardzo kontrowersyjne ze względu na ten basen z piłkami. Wiecie, jak wyszły te akcesoria, on był płaski, tam nie było widać ani jednej piłki. A jeżeli chodzi, ogólnie, tego pakietu najczęściej korzystam z tego siedzenia, co wygląda jak kilka poduszek położonych na sobie i z lampek. Te lampki, takie wiecie, wiszące lampeczki, boskie. Ale czy to zasługuje na miano dobrego? Nie powiedziałbym, dlatego idzie no okej. Kas jest ładny, kas jest cute, kas jest uroczy, bo kas jest dla małych dzieci. Więc oczywiście, że będzie uroczy. Mój pierwszy zwierzak, to ja chyba nawet nie muszę mówić. Jeżeli gracie w Sims, to dobrze wiecie, o co chodzi z mój pierwszy zwierzak. To są akcesoria do dodatku. Żeby zainstalować, nie trzeba mieć psów i kotów. Połowa tych akcesoriów jest dla psów i kotów, więc po prostu ona się wam nie wyświetli, jeśli nie macie psów i kotów. No a dodaję chomika. Tylko. A kas i tryb budowania wygląda autentycznie jak rzeczy wyciągnięte prosto z psów i kotów. Dalej mamy, słuchajcie, Moschino. I Moschino ja bym ocenił na mech. W sumie tylko dlatego, że nie dodają żadnych nowego gameplayu. Dodali chyba karierę tutaj freelancerską fotografa i to tyle. Więc to jest tak... Ładne rzeczy to są. Są ładne rzeczy w trybie budowania. Okna bardzo mi się podobają. Głównie z okien korzystam. Jeżeli chodzi o kas, kas jest bardzo specyficzny i na pewno nie każdemu podejdzie, bo to są rzeczy dosłownie Moschino.
czyli tej marki, dość drogiej marki, więc to na pewno nie każdemu może podejść i to w 100% rozumiem. Dalej mamy kompaktowe wnętrza, słuchajcie, i to bym ocenił na dobre. Bardzo ładne mają meble. Piękne są. Ten styl mebli jest śliczny. Ma bardzo taki cozy kas. Wiecie, takie sweterki i w ogóle to kas mi się mega podoba. No i tryb budowania też mi się mega podoba. No i dodaję coś, czego każdy potrzebował, czyli składane łóżka. A to jest, każdy potrzebował, każdy chciał, a wam powiem, że nie pamiętam, kiedy z nich korzystałem. Zjawiska paranormalne, dobre. To jest jeden z lepiej wykonanych pakietów akcesoriów do Simsów, naprawdę. Łóżkowe historie i to będzie kontrowersyjne, ale oceniam na okej. Okay. Mnie po prostu nie jara włóczka. Naprawdę, mnie jara włóczka. Znaczy, to też jest jakby pakiet, który wszyscy wybraliśmy. Przy włóczkowych historiach mieliśmy do wyboru 5 różnych tematów. Jednym tematem to były właśnie takie włóczkowe historie, takie DIY rzeczy. Drugim były takie fit rzeczy, takie zdrowie i w ogóle. Trzecim były takie gry, taki meta i wers i w ogóle te sprawy. Czwartym kosmos, jakby planety, gwiazdy, te sprawy, astrologia. Trzecim była astronomia. Nie, tfu, astrologia, astronomia. Astrologia to nie. Właśnie była astronomia, jednym tematem była astronomia i drugim była astrologia. Drugi był taki bardziej spooky i w ogóle. I w sumie po włóczkowych historiach powstały zjawiska paranormalne. To był też jeden z tematów, który no nie wygrał, ale tak czy inaczej się pojawił w grze. Słuchajcie, po tym mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo długą przerwę, chyba 3-letnią przerwę. I potem pojawił się, słuchajcie, domowy kucharz akcesoria i to oceniam, no musisz to mieć. To każdy sim ma kuchnię i to jest po prostu must have, jeżeli chodzi o kuchnię. Naprawdę uwielbiam ten pakiet akcesoriów. Dodaje piękną kuchnię, daje fajne rzeczy w kasie, dodaje mikser, słuchajcie, dodaje piec do pizzy i dodaje gofrownicę. Zmienia troszeczkę styl, w jaki się powinno gotować, bo najpierw do niektórych rzeczy powinniśmy przygotować coś w mikserze, żeby później dopiero móc tą rzecz zrobić, więc to moim zdaniem jest mega, mega cool. Wiadomo, w Simsach działa to czasami tak jak działa, ale tak czy inaczej moim zdaniem bardzo cool i totalnie must have. No i ostatnio mamy, słuchajcie, kryształowe cudeńka. Bardzo niszowe, tak samo jak zjawiska paranormalne. Bardzo niszowy temat, ale ja też oceniam to na dobre, bo jeżeli chodzi o wykonanie tego wszystkiego, to jest bardzo dobre. Poza tym sam fakt, że mamy miliony różnych kombinacji, które możemy wykonać z biżuterią, to zasługuje totalnie na dobre. Bo wiecie, mamy mnóstwo wzorów biżuterii, a tą biżuterię możemy wybrać kamień i wybrać metal. Mamy kilkadziesiąt metali i kilkadziesiąt kamieni w Simsach i to możemy mieszać, więc wow. Jestem troszeczkę takim freakiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, wiecie, kamienie i te sprawy, jakby w portfelu cały czas noszę kamień jeden, właśnie taki, wiecie, taki i więc to dla mnie jest okej. Nie jest to must have, no bo to jest bardzo takie niszowe. No i moi drodzy, tak się prezentuje moja tier lista. Dajcie znać, co wy sądzicie i co wy byście postawili na musisz to mieć, a co byście postawili na usuńcie to. I moi drodzy, pamiętajcie, że do 19 sierpnia trwa promocja na Simsy i jeżeli kupicie Simsy z kodem SimsWeek, czyli z moim kodem, ja dostanę 5% z tego zakupu. Dzięki temu wesprzecie mnie i co? I tak czy inaczej płacicie mniej, bo jest na promocji. Więc moim zdaniem to jest sam wygryw i po prostu nie ma nic lepszego. Jeżeli materiał się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli kanał się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie, aby być z filmami na bieżąco. Kliknijcie też dzwoneczek. Buziole, bye!